Witajcie w kolejnym odcinku vloga. Będzie taki vlog, gdzie się nie przemieszczamy zbyt dużo. Będzie tutaj odrobinę nagrania w kurze. A tematem dzisiejszego odcinka będzie drugi lokal. A mianowicie szukam drugiego lokalu. Trochę opowiem, na co zwracam uwagę, w co celuję, dlaczego. Chwilę pochodzimy po kurze, pokazuję, co tutaj mi nie pasuje albo co mi pasuje. A potem pewnie, żeby było wygodniej, gdzieś usiędziemy po prostu przy stoliku i dalej dopowiem wszystko do kamery. Dobra, chodźmy do kury. Pierwsza rzecz jest taka, że chciałbym, żeby lokal był niekoniecznie kamienicą starą, która nie była wcześniej przystosowana do gastronomii. Raczej szukam czegoś, co będzie się lepiej nadawało do gastronomii niż ten budynek. Jest taki. Pierwsza podstawowa rzecz, o którą pytam każdą osobę, z którą rozmawiam na temat lokali, to wentylacja. A nawet nie, jeżeli chodzi o sam wentylator czy oka, co bardziej chodzi mi o średnicę kominów wentylacyjnych. Tutaj rury wprawdzie wyglądają na grube, o dużej przepustowości, natomiast one później się zwężają, wchodząc w ścianę do szachtu i tam średnica komina to chyba 15 na 15 cm, czyli jest on za mały, żeby wpompowywać odpowiednią ilość powietrza do niego. Teraz i tak jest lepiej, odkąd klimatyzację zamontowaliśmy, ale generalnie do takiej naprawdę ciężkiej gastronomii typu burgery, typu kotłownice gazowe potrzebujemy naprawdę gruby komin i jest to taki absolutny must. Kuchnia. Jeżeli chodzi o kuchnię, tutaj na 60 metrach generalnie zaplecza mamy około 30 metrów i to łącznie z kuchnią, z barem, ze wszystkim. Jeżeli chodzi o kuchnię, której szukamy w nowym lokalu, to chcemy, żeby była trochę większa, tak żeby nowy lokal był w stanie produkować sosy dla lokalu na Nowolipki. Żeby produkcja sosów samych, które muszą być najlepiej dopracowane, najlepiej dograne, była tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Także musimy mieć ten odrobinę zapasu, jeżeli chodzi o samo zaplecze. Tutaj mimo wszystko jest za mało miejsca i tak wykorzystujemy metraż na produkcję sosów do food trucka, co jest wystarczająco nadwyrężające. No tak, możemy pokazać garnek, tak. Sosy u nas się robi w takiej skali. Także musimy po prostu mieć trochę więcej miejsca, żeby może nie ten nowy lokal stał się kuchnią centralną, ale żeby część rzeczy z lokalu czy z food trucka był w stanie właśnie przejąć tam i scentralizować. Trochę większe zaplecze. W tej chwili kura na Nowej Lipki jest zastawiona cała lodówkami. Po pierwsze, jak przyjeżdżają do nas dostawy, to wszystkie lodówki potrafią się wypełnić i zamrażarki. A do tego, jeżeli jeszcze zjeżdżają tutaj dostawy na food trucki, szczególnie dostawa mięsa, gdzie kura truck potrafi na weekend zebrać 250 kg albo czasami i więcej, to po prostu najnormalniej w świecie się nie mieścimy. To są tylko dwie szafy chłodnicze tutaj, które są w lokalu. Natomiast jedna z nich wyjechała też niestety na salę, tak żebyśmy byli w stanie się pomieścić. Dobrze, wyjdźmy na salę. Dobra, i ostatecznie sala. Generalnie szukamy lokalu z większym metrażem. Chcielibyśmy być w stanie sprzedawać więcej na miejscu i żeby ludzie byli w stanie dłużej siedzieć u nas, dłużej spędzać czas. Chcielibyśmy mieć alkohol i koncesję. Skrzydełka mimo wszystko bardzo dobrze idą w parze z piwem, także o ile kura ma łącznie jest tutaj z hokerami chyba 18 miejsc siedzących, czy 19, to tu kura 2 chcielibyśmy, żeby była mimo wszystko większa. Stanowczo większa i też sprawdzała się nie jako bezpretensjonalne miejsce do po prostu zjedzenia posiłku, co jako miejsce do spędzenia też czasu. Jeżeli chodzi o temat lokalizacji, to ja generalnie mam trochę takie obawy, że w tej chwili w kurze idzie dobrze. Ale z każdym lokalem jest tak, że najpierw te kilkadziesiąt tysięcy pierwsze obrotu trzeba zrobić, żeby w ogóle cały biznes wyszedł na zero. Czyli tak naprawdę bardziej się często opłaca mieć jeden biznes, jeden lokal, który już wychodzi na zero i starać się z niego wyciągnąć jak najwięcej tej nadwyżki, niż rozproszyć się na dwa czy trzy, czy ile tam się chce lokali, które będą, naprawdę każdy z nich będzie minimalnie przynosił jakieś korzyści. I moja obawa, jeżeli chodzi o otwieranie drugiego lokalu, jest taka, żeby się nie okazało, że z tego lokalu, który całkiem fajnie działa, ruch przeniesie się do nowego. W związku z czym podetniemy tutaj skrzydła, nie będzie takiego wpływu, który zapewnia nam płynność finansową. Natomiast to się przeniesie do drugiego, który będzie gdzieś tam próbował wyjść na zero.
szukam czegoś, co nie będzie zbyt blisko obecnej kury. Nie chcemy przenieść lokalu, tylko chcemy otworzyć drugi, zatem warto byłoby też uderzyć w nowych klientów. Kolejna rzecz jest taka, że duża część obrotu w kurze, szczególnie w zimie, pochodzi z dostaw. Zasięg dostaw w większości firm typu Uber Eats czy Volt to jest około promień 4 km, taki oszukany promień, bo to bardziej chodzi o trasę dojazdu. Natomiast nie chcielibyśmy też, żeby te zasięgi się za bardzo pokryły. Czysto powierzchniowo, jeżeli chodzi o samą powierzchnię lokalu, kura ma 60,5 metra. Lokal, którego szukamy, chciałbym, żeby minimalnie miał 80 metrów. Tak do 200 kilkudziesięciu. Znaczy docelowo fajnie byłoby otworzyć jak największy lokal, natomiast nie wiem, czy już jesteśmy na to gotowi. Postaramy się zachować jakiś taki, powiedzmy, lekko street foodowy charakter kuchni, żeby to nie była taka zwykła, restauracyjna, duża kuchnia. Natomiast chcielibyśmy pójść o krok albo kilka kroków dalej i otworzyć coś większego, z większą ilością siedzeń i z alkoholem. Nieduże życzenie co do lokalu, żeby chociażby zejść z opakowań jednorazowych. Wydajemy straszne pieniądze na opakowanie jednorazowe, zarówno na foodtruckach, jak i w lokalu. I mimo wszystko jakaś fajna porcelana albo fajny sposób podania, który da się myć, a nie trzeba go koniecznie wyrzucać co użycie, też myślę, żeby nam pomógł. Jeżeli chodzi o rozmiar lokalu, to po pierwsze jest ten, powiedzmy, aspekt biznesowy, że tak ogólnie założenie jest takie, że z większych lokali da się zrobić większy obrót i więcej zarobić, także wiadomo, fajnie, ale jest też ten taki element, powiedzmy, bardziej spełnienia się do kulinarnego takiego i biznesowego, i kulinarnego. Większy lokal, większa kuchnia, większa powierzchnia, da się zrobić więcej różnych napojów, da się zrobić częściej urozmaicać ofertę. Stałe menu przede wszystkim bylibyśmy w stanie rozszerzyć trochę. Jeszcze nie będę do końca zdradzał, w jaki sposób. Jeżeli chodzi o wystrój drugiego lokalu, chciałbym, żeby on miał więcej charakteru i był, powiedzmy, ciekawszy niż to, co jest w kurze. Kura bardziej jest oparta na jedzeniu, natomiast też nie jest tak właśnie, że no nie decydujemy się na deweloperkę. Będziemy musieli częściowo doczepić się do tego, co już istnieje i wykorzystać możliwości, które będzie stwarzał lokal. Także no, nie opowiem dokładnie, jak wyobrażam sobie wymarzony lokal, bo to dopiero wyjdzie, jak już go znajdziemy, no to będziemy go dopasowywali. Dobra, jeżeli chodzi o sam lokal, szukam przede wszystkim na stronach internetowych. Podpisałem umowy z kilkoma różnymi firmami, umowy pośrednictwa, że będzie mnie to kosztowało zazwyczaj jeden pierwszy czynsz, albo pierwszy czynsz plus jakiś procent odstępnego. Natomiast dzięki temu, że się podpisze w ten sposób umowy, nie trzeba za każdym razem spotykać się gdzieś, nie wiadomo w jakiej kawiarni, z opiekunem klienta czy tam z pośrednikiem nieruchomości, podpisywać lojalkę, że się nie podpisze na lewo poza jego prowizją tej umowy itd., itd. Także jest to, powiedzmy, wygodne. Raczej polujemy na coś z niskim odstępnym albo w ogóle bezodstępnego, gdzie przykładowo czynsz albo rozmiar lokalu przerośnie obecnego właściciela i będzie on po prostu chciał wyjść z inwestycji. Takich lokali nie brakuje. Nie każdy chce się decydować na duży lokal, nie każdy jest gotowy podjąć to ryzyko. Także gdzieś tam, powiedzmy, obraliśmy swoją niszę i szukamy. Szukamy czegoś, co na co nie będzie trzeba wydać wszystkich pieniędzy, pozadłużać się i nie wiadomo, w jaki sposób nadwyrężyć w ogóle się i budżetowo, i też co za tym idzie tak naprawdę życiowo i prywatnie. Natomiast wiadomo, to wymaga cierpliwości i dużo zaangażowania w poszukiwania. I z mojego doświadczenia to wygląda w taki sposób, że nie liczy się trochę, kto więcej da w takim wypadku, czyli kto większe odstępne będzie gotowy zapłacić, tylko wychwycenie takiego fajnego lokalu z niedużym albo z brakiem odstępnego często sprowadza się do tego, że jest właściciel lokalu, przykładowo za długi przejął on sprzęty albo tak w ogóle wszystko, co jest w lokalu, należy do niego, a nie do najemcy. I to, co go interesuje przede wszystkim, to żeby osoba, z którą będzie podpisywał umowę wynajmu, żeby regularnie płaciła. Jeżeli chodzi o czynsze warszawskie, to też wolałbym nie przepłacać jakoś za bardzo. Szukamy czegoś, co nie będzie kosztowało więcej niż te 15-20 tysięcy złotych netto, bo wiadomo, tam trzeba doliczyć jeszcze dodatkowe opłaty, trzeba doliczyć media, prąd rosnący, nie wszystkie lokale mają gaz niestety. Też nie chcę robić niczego na siłę. Nie chcę wpakować się w lokal, który będzie wymagał zbyt dużego wkładu, nie chcę wpakować się w lokal, który
może nie tyle nie będzie w perfekcyjnym miejscu, co nie będzie, powiedzmy, spełniał naszych wymagań czy oczekiwań w tam większym stopniu. Raczej mamy czas, żeby poczekać i poszukać czegoś na spokojnie. Zazwyczaj tego typu polowania trwają długo, ale często warto po prostu poczekać. Nigdy generalnie w życiu nie ma dobrego momentu na otwieranie kolejnych knajp i powiedzmy rozszerzenia biznesu, zawsze brakuje czasu. W związku z czym każdy moment na otwarcie jest równie dobry, a w tej chwili wydaje mi się, że tutaj załoga, z którą pracujemy, jest już gotowa, żeby też pójść o krok dalej. Także czas sobie dorzucić do ognia i podjąć, powiedzmy, kolejne wyzwania, a załoga, z którą pracuję, no, chciałaby dalej się rozwijać, ja chciałbym też dalej, żeby firma się rozwijała. Także mamy, powiedzmy, wspólne priorytety i tak, trzeba się rozglądać. Na koniec, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie kciuki. Jeżeli byście słyszeli o tym, że jest jakiś fajny lokal do wzięcia w Warszawie, to zachęcam do pisania i podzielenia się tą informacją. A tymczasem zapraszam do subskrybowania, do odwiedzenia Kury. I koniecznie polubcie fanpage na Facebooku, bo lada moment będzie się tam działo stanowczo więcej niż teraz. I będzie to, powiedzmy, takie drugie źródło komunikacji, częściowo poza wideo. Ale poza wideo też wyjdziemy powoli do innych formatów. No to co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.